Krzysztof Globisz w 2014 roku doznał rozległego udaru mózgu, który znacznie utrudnił mu codzienne funkcjonowanie. Aktor długo znajdował się w krytycznym stanie, jednakże po miesiącach rehabilitacji udało mu się wrócić na deski teatru, w rolach zaadaptowanych do jego stanu zdrowia. Niestety stan Globisza w ostatnim czasie ponownie miał się pogorszyć, o czym opowiedziała jego koleżanka po fachu Anna Dymna. Krzysztof Globisz w coraz gorszym stanie. Anna Dymna zabiera głos. Dymna opowiedziała na łamach tygodnika Na Żywo, że chciała zaprosić Globisza do organizowanego przez siebie od 2002 roku krakowskiego salonu poezji, cyklu spotkań, podczas których aktorzy czytają i rozmawiają o poezji. Aktorka zdradziła, że Globisz nie może mówić. Mamy już scenariusze najbliższych salonów. Wszystko zaplanowaliśmy, choć do samego końca nie wiedziałam, jak to wszystko się odbędzie. Niestety, nie będzie z nami Krzysia Globisza, bo nie może mówić, skomentowała dla tygodnika Anna Dymna. Aktorka wciąż ma nadzieję i głęboko wierzy, że Globiszowi uda się jeszcze wrócić do aktywności zawodowej. Wszyscy wierzymy, że Krzysiek wróci na scenę i do pracy. Ten głupi udar nie może mu wszystkiego przekreślić i ja to wiem. Oprócz aktywności teatralnej, Krzysztof Globisz znany jest także z licznych ról w popularnych produkcjach telewizyjnych. Widzowie mogą kojarzyć go m.in. z Czasu Honoru, Teraz albo Nigdy, Egzaminu z Życia, Odwróconych, czy Oficera. W dorobku filmowych ma m.in. rolę w Gantonie i Panu Tadeuszu, krótkim filmie o zabijaniu czy Lady z Tomasza Koneckiego.